wolno do buzi. Wyjmij. Wyjmuj. Nie chcę iść spać, słyszysz? Błagam cię. Mamusia nie jest przyzwyczajona do takich godzin. Pójdziesz spać ładnie? Jak ja cię tutaj położę w łóżku? Żartujesz, mama? Ha, nie idziemy spać już. Ha, ha. No, piękny zegar. Nie! Teraz nie przejmuj się. Ty nie masz zegarka, ja chcę spać. O, będę też płakać. Ja chcę spać. Ja chcę spać. Też wychodzą jej teraz ząbki. Cały czas dwie dwójki na górze. Na dole jedna dwójka i jedna trójka na górze. Także wiem, że pewnie to też dlatego ciężko jest ten nosę. Halo? Chodź tutaj już. Chodź spać. Chodź spać. Idziemy spać. Idziemy spać. O tak, oczka trzemy. Proszę lampkę. O, smoczek do buzi i idziemy Lulu, bez smoczka, idziemy spać, dobra, okej, okay. Pójdziesz jak Lulu, gaszę światło, o, ale fajnie, nie? Dzień dobry kochani, witam was w nowym vlogu. Zaczynam sporo godzin później, z tego względu, że no jak widzieliście, poranek dla nas był mocny. Tak już jest od kilku dni i musiałam się ogarnąć. Stwierdziłam, że nie pokażę wam się taka nieumalowana, jak to zazwyczaj robię z rana, bo wyglądałam nie najlepiej. A teraz już się czuję na tyle dobrze, żeby móc zacząć tego vloga, także kochani, zapraszam was do oglądania. When we wake. Birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. I do śniadanka naleję nam sok pomarańczowy. Ostatnio dostaliśmy dużą paczkę od marki Andros i była to wielka paka wypełniona sokami. I z tej całej paczki zostały nam już tylko 3 butelki, bo tak nam te soki smakowały. My te soki teraz piliśmy codziennie do śniadania, dlatego nic nam już nie zostało. Będziemy musieli wybrać się do sklepu. I powiem wam, że naprawdę one są tak przepyszne w smaku, że sama jestem w szoku. Tutaj najważniejsze jest to... Chcesz? Co jest najważniejsze? Słucham. Najważniejsze w tych sokach jest to, uwaga, że są one bez dodatku cukrów, bez barwników, bez konserwantów. Jedyne cukry to są takie, które są w owocach. W owocach, tak. I to, także... i to jest prawda, że to jest sok, który ma cukry tylko z owoców. I to jest mega, bo czuć, że nie jest taki maksymalnie słodki, co za tym idzie dużo zdrowszy. No i zdrówko, ja uciekam. To jest 100% soku z pomarańczy wyciskany. Wiesz o tym? No, właśnie. Zdrówko. Cheers. W ogóle jakie my mieliśmy soki w tej paczce? Ja ci powiem, wiesz, ja lubię najbardziej sok pomarańczowy i grejpfrutowy, a Luka... Mój ulubiony to jest ananasowy, jest naprawdę pyszny, jest pomarańczowy, to ty piłaś najwięcej tego pomarańczowego, jest grejpfrutowy i jest z... Jak się nazywały te mandarynki, tylko inne? Klementynki. Klementynki, tak, z klementynek. Też bardzo dobre. Ale dlatego wam pokazuję ten sok, bo my normalnie nie kupujemy takich soków pomarańczowych z jakimiś dziadostwami w środku, a ten sok naprawdę jest godny polecenia. Jeżeli macie dzieci, jeżeli lubicie takie soki do śniadania, to będzie naprawdę bardzo dobry wybór. Przede wszystkim dlatego, że jest to sok 100%, ja sobie cały czas patrzę na to, bo jest to 100% soku z pomarańczy wyciskanych. Pijąc ten sok macie wrażenie, że te owoce są takie nasycone słońcem, że one są bardzo dojrzałe, słodkie, ale tak jak mówiłam wcześniej, nie ma tutaj cukru. Także naprawdę jest to sok warty polecenia. My często dostajemy różne PR-owe paczki i sama byłam naprawdę mocno zaskoczona pozytywnie razem z Luką, że takie pyszne soki są i to jeszcze w dodatku z takim dobrym składem. Nie? I trzeba je w lodówce trzymać. Mamy jeszcze grejpfrutowy i zobaczcie, one naprawdę mają tutaj w środku, jak się na to mówi, miąższ. I po prostu macie takie poczucie, jakbyście pili świeżo wyciśnięty soczek. Smacznego. We know what we have, let's hold on tight.
found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Ekipa w komplecie, idziemy na spacer podobno. Co ty robisz z moją córką tam? Ojoj, Niunia, co się stało? Musisz uratować swoją, swoją koleżankę. I jeszcze nie ma. Nie umie się bawić. Żałujesz tej decyzji? No, powoli. Nie. Nie żartuję, Michael. Idziemy na spacer, musimy cię ubrać, tak? Idziemy! Spacer! Kupiłam Charlotte nowy kapelusz na wyjazd, ona się jeszcze chyba nie widziała w nim. Chodź, pokażemy jej, co? Tak? Co? Tak, pokażemy jej w lustrze. No chodź, chodź w lustrze. Chodź. Bo zobaczyła u mnie na głowie, tak było, wow, ona tak zawsze robi, nie? Idź, wiesz gdzie? Do sypialni. Albo nie, tutaj do łazienki wejdź. I do lusterka! Wow! Co to za piękna młoda dama. Co ty masz na głowie? Co ty masz na głowie? Dzień dobry. O kuku, podoba ci się? To jest taki mi z uszkami. Podoba się. Fajne, co? Od słoneczka. Od słoneczka będzie ochroniane od słoneczka. Ale bujek, błyskotliwa żart. My ostatnio z Luką chodzimy codziennie na spacery i dzisiaj jest pierwszy taki dzień, kiedy czuć, że jest ciepło, prawda? No. Zazwyczaj nawet jak świeci słońce, to jest tak mroźno, zimno, a dzisiaj jest bardzo przyjemnie, także... I już teraz tak będzie, przez następne trzy dni. Idziemy do Nalato, stwierdziliśmy, że skoro wybraliśmy się wszyscy razem na spacer, to weźmiemy sobie grzańca. Nie! Co tam się dzieje? Nie możecie tak puszczać. Nie możecie tak puszczać, bo ja zawału dostanę. Przestań, bardzo proszę. No mówić, co mamy żyć. Także idziemy wszyscy na grzańca, wszyscy będą pić grzańca, czy... Tak. Znaczy tak, ale jakieś chyba, odłamki. Jak będzie ten na białym winie. Tak, jest na białym winie albo o, na czerwonym, więc... na białym. O, dwa. Ewentualnie herbatka zimowa też herbatka jest zimowa też jest spoko. Czyja to lala jest? Nie puszczaj. Czyja to lala? Nie możesz wyrzucić za wózek, wiesz? Nie. Musisz trzymać w rączce. Wiesz, że ostatnio jak jej tak mówiłam, żeby nie wyrzucała, to cały czas mi na złość wyrzucała? Tak. I się cieszyła. Ty już rozumiesz? Rozumiem już, no. Chciałam zrobić fajną przebitkę. Myślałam, że jakoś mocno się tutaj odbija, ale słabo mnie widać. Zazwyczaj jak są piękne kwiatki, drzewka, to można fajne przebitki zrobić, a teraz, no widzicie, stoję nad kałużą. Pomysły się skończyły. Mam do ciebie pytanie. No? Jesteś ze mną szczęśliwy? Patrzcie, to jakieś podchwytliwe pytanie? Nie spodziewałeś się tego pytania? Wiesz, jest kilka czynników, zależy czy pytasz o jedną rzecz, czy może o całokształt. Całokształt. No to jeśli chodzi o całokształt, to tak, zajebiście. A coś jest nie tak? No. A co na przykład? A nie chcę ci mówić przed widzami, wiesz. Powiedz. No żartuję. Nie, no jestem, a co? Nie, no powiedz. No jestem bardzo. A, bardzo zadowolony, tak, dobrze. No, szczęśliwy. Szczęśliwy, no. Tak cię chciałam feliz. Zapytać, ciekawości. Dawno contigo. Dawno nie mówiłeś mi tego. Rozumiesz po hiszpańsku? Bardzo estoy mi feliz contigo. Nic nie rozumiem. No jestem szczęśliwy z tobą. A, dobrze, ja też. To tyle fajnie już? Tak. Pamiętacie, jak u nas zawsze na vlogu było na lato, śniadanka? Tak to teraz wygląda, pusto. A tutaj w środku jest zamknięte, tylko jest takie miejsce, gdzie pan wydaje jedzenie na wynos, grzańca. Jakie zdjęcie? Hefe, szarlotka na środku. Jezu, jaka mafia. Mafia szarlotki. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through, no limit to what we can do. Co to za nielegalne zgromadzenie? Mamy pizzę z chili, z krewetkami. Wygląda dobrze. Taka nie śpi szarlotka jak coś. Dzień dobry. Jezu, ale ma takie oczka już, co? No już zmęczona, tak, zaraz będzie spała. Fajna uczta. No, smacznego. Tak będziemy mogli spędzać czas, słuchajcie. Si. Na nadchodzącą... Nie będziemy mogli, bo jest lockdown. Do którego? Nie, dwa tygodnie chyba.
Dajcie spokój. Na tarasie się będziemy spotykać u nas. Smacznego. Jest rozwiązanie, smacznego. Urwać ci kawałek? Tak, 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 tak. Tylko z krewetką. O Boże, ale to wygląda dobrze. Piąteczka! 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 Pięknie. A teraz stacie tak, piąteczkę trzeba dać. Piąteczka, no. Poczekaj, nie, nie mam myślek. Poczekaj. Piątka! Mamy piąteczka! Może piąteczka! Kocham bardzo te piąteczki dwoje, wiesz? Tak jesteś zdolna. Piąteczka. Brawo. Piątka, o, tak piątka, właśnie. Piątka, 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 piątka. Tańczymy, Szarlotka. Bowl, oglądamy. Ja nie chcę tańczyć. Shakira. Hmm? Tańce, tancereczka mała. Może nie pójdziemy na szokoladę. No, mam nadzieję. Shakira. Jakie nóżki latają. Nie spodziewałam się, że będziemy dzisiaj mieć taki wspólny dzień. Widzicie? Ranek. Chcesz? A ja o tym marzyłem od samego rana. Marzyłeś, żebyśmy razem spędzili? Tak, bo dawno już nie było takiego wieczoru. Oglądamy teraz Faceci w czerni. A później gramy w FIFA. Nie, chyba ma być mecz jakiś, tak? Tak, po meczu. Ale po meczu FIFA, wiadomo. Ale Ewy nie będzie, więc będę sama z wami tutaj. Czy przyjdzie twoja Aneczka? Nie, pracy. A, no, czyli jestem sama. Jak zawsze. Słucham? Wiesz, jak w ogóle wymyśliliśmy, że teraz będziemy się spotykali za każdym razem, kiedy polska reprezentacja będzie grała. Tak. A kiedy gra? Dzisiaj. Powiem i ci tak, dni chyba. W czerwcu zaczynają się mistrzostwa Europy, także... Będą cały czas grać, tak? Aha, to fajnie. Dzięki! U nas w domu są spotkania, tak? I do tego dochodzą jeszcze spotkania Ligi Mistrzów, bo już teraz jest faza play-offów. I eliminacje Mistrzostw Świata, tak jak dzisiaj. Aha. I w weekendy jeszcze Liga jest, nie? Także Angelika... Czyli co drugi dzień się widzimy? Tak. No to fajnie, będę miała. A, wy mnie ugościcie u mnie. Coś ci zrobię greckiego na przykład. Dobrze. Jeśli masz ochotę. Tak będzie pasowało mi. Żeby było win-win. Dobrze. Koniecie. Koniecie. Kuku. Kuku. Nie, za włosy lepiej nie pokazuj. Goń, bójka. Goń. Charlie tak się bawiła z chłopakami, że zrobiła się szybko śpiąca, chociaż to pewnie spowodowane też było tym, że tak wcześnie rano wstała. Wykąpałam ją, zaniosłam do łóżeczka, chciałam ją ululać i ululałam siebie, także obudziłam się 2 godziny później. Jestem, żyję, zrobię sobie kąpiel, bo czuję się taka nieprzytomna, wiecie, już myślałam, że zostanę w tym łóżku, ale mam nie dość, że makijaż niezmyty. No chciałabym dokończyć tego vloga, także... Leję wodę do wanny i jakoś się ogarnę. Wejść. Jeszcze tak pomyślałam, że może będzie się pytać o ten komplecik z dzisiejszego dnia. On mi dzisiaj z rana, słuchajcie, przyszedł. Ja zamówiłam go na H&M. Ja zamawiałam akurat jakieś ubranka dla Charlie. I tak on mi się spodobał. Osobno był ten sweterek, a osobno spodenki, bo możecie sobie skonfigurować różne ubrania. To był jakiś top do tych spodenek. Ja chciałam akurat taką dużą, oversize'ową, pokolejącą się blizeczkę. Także spoko. Nie wiem, ile całość kosztowała. Pewnie ponad 100. On uważał, że całkiem fajnie po domu z tego wygląda. Colors crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright.